całej rodzinie szlacheckiej, jako syn Józefa i Apolonii w domu Świetlik. W 1836 roku ukończył czwartą klasę gimnazjum Ojców Pilarów w Rzeszowie i z powodu ciężkich warunków materialnych, w jakich znalazła się jego rodzina, rozpoczął pracę w aptece w Łańcucie, a później w Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej organizacji patriotycznej i pod zarzutem nielegalnej działalności skierowanej przeciwko zaborcy austriackiemu został aresztowany w 1846 roku i przebywał w więzieniu do 1848 roku. Po wyjściu z więzienia rozpoczął pracę w aptece pod Gwiazdą w Lwowie w latach 1850-1852. Studiował farmację w Uniwersytecie w Krakowie i Wiedniu. W 1852 roku w Wiedniu uzyskał tytuł magistra farmacji i wrócił do pracy w aptece, gdzie objął stanowisko prowizora. W latach 1852-1853 Ignacy Łukasiewicz wspólnie z Janem Zechem prowadził na zapleczu apteki badania nad ropą naftową. Po oczyszczeniu tego płynu uzyskał naftę świetlną. 31 lipca 1853 w szpitalu na Lwowskim Łuczakowie zapłonęły po raz pierwszy lampy naftowe, które wykonał lacharczyk lwowski Adam Radkowski według projektu Łukasiewicza. Data 31 lipca 1853 roku uważa się za datę powstania polskiego przemysłu naftowego. Na przełomie lat 1853-1854 Łukasiewicz opuścił Lwów i przeniósł się w pobliże terenów ropomośnych do Gorlic, gdzie dzierżawił aptekę. Nie zaprzestał wraz nad doskonaleniem procesu otrzymywania nafty. W 1854 roku założył pierwszą na świecie spółkę naftową, którą zaczęła wydobywać ropę w Łupce koło Krosna. W 1856 roku na skutek uzyskania znaczących ilości ropy Łukasiewicz założył w Ulszowicach pierwszą na ziemiach polskich destylarnię ropy naftowej. Łukasiewicz cały czas pracował nad doskonaleniem przetwórstwa ropy, efektem czego były nagrody za produkty naftowe na wystawach w Jaśle i Wiedniu. Doskonalili również na terenie kopalni Łupka technikę wiercenia otworów za ropą. Wprowadził do użytku wiertnicę ręczną, później zastosował maszyny parowe do napędu wiertnic. Czynił też starania o założeniu szkoły górniczej w Łupce. Łukasiewicz był człowiekiem o wybitnych cechach charakteru. Wspierał finansowo ruchy narodowo-wyzwoleńcze, budował szkoły, kościoły, drogi i mosty. Stał na czele Krajowego Towarzystwa Naftowego. Założył prowadzoną przez żonę Honoratę szkołę korzenkarską w Nadzierczym w Chorkówce. Na kopalni Łupka założył tak zwaną kasę bracką, czyli system ubezpieczeń pracowników na kopalni. Za działalność charytatywną papież Pius IX w 1873 roku nadał mu tytuł szambelana papieskiego i odznaczył orderem świętego Grzegorza. Ignacy Łukasiewicz zmarł w Chorkówce 7 stycznia 1882 roku na zapalenie płuc i został pochowany na cmentarzu parafialnym z Ręcinem.